jak nazywa się kombinacja tenisa ziemnego i squasha? Na to pytanie wielu zna już odpowiedź. To padel, gra, która zyskuje na popularności i którą uprawiać można jedynie na specjalnie przygotowanych, zamkniętych kortach. Jeden z nich otwarto dziś w Katowicach na terenie ośrodka sportowego Słowian. Padel, sport jeden z najbardziej rozwijających się sportów na świecie. W Polsce mamy już kilkanaście klubów, na Śląsku kilka. Społeczność padlowa na Śląsku i w Warszawie to chyba największa tutaj ilość osób, które uprawia ten sport i dzięki temu sportowi też będą dalej uprawiać padel. Połączenie squasha z tenisem, punktacja, trochę zasad zaczerpnięta właśnie z tenisa. Ze squasha mamy to, że kort jest obudowany dookoła kratą i szybą. To pozwala w łatwiejszym utrzymaniu piłki w grze. To jest kolejny obiekt, który dopisuje się do listy dyscyplin sportowych, które w Katowicach dzięki szerokiej ofercie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będzie można uprawiać. To jest 26. dyscyplina sportowa, która może być uprawiana przez mieszkańców Katowic na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. To nas oczywiście bardzo cieszy. Jest to kolejny obiekt sportowy, który jest taki multiuniwersalny i multifunkcjonalny. Jeżeli dyscyplina by się przyjęła, to w tym miejscu możemy w przyszłości dostawiać kolejne korty, możemy je zadaszać, bądź zadaszyć na początku tylko ten. Zobaczymy, jak się przyjmie. Doświadczenia innych miast wskazują, że przyjmie się. Tutaj na Śląsku mamy bardzo niewiele takich kortów, tak jak pan prezydent powiedział, w Katowicach de facto takiego kortu nie ma.